Piątek, piąteczek, piątunio. Cudownie, to już któryś z kolei w tym miesiącu, ale już ten czas leci, nieważne. Jest taka książka, Pułapka nad opiekuńczości, którą zacząłem niedawno czytać. Średnio ją mogę polecić, bo pierwsze 100 stron to jest totalne podolejstwo. Ale porusza takie ciekawe tematy. Jest taka kreskówka, i nie ma mocniej się nazywa. Chyba i nie ma mocniej. W każdym razie chodzi o taki tekst, czy możemy jeszcze coś za Ciebie zrobić. Książka przede wszystkim chce zwrócić uwagę na fakt, że rodzice coraz bardziej stają się chłopcem na posyłki dla naszych dzieci, czyli wyręczają nasze dzieci z tego, co tylko mogą. Za to, żeby zdobyć lepszą ocenę, żeby lepiej wypaść. Nie ma znaczenia, że dziecko nie ma tych umiejętności. Ważne, żeby zdobyło odpowiednio wysoką notę. No. No i teraz jest taki ciekawy przykład w tej książce chłopca, który startuje w jakimś tam konkursie, chyba z fizyki, a chodzi bodajże do przedszkola albo pierwszej klasy. I on sobie wymyślił, że pokaże, jak daleko samochodzik mały przejedzie, zależy ci od powierzchni, po której się porusza. Czyli wziął sobie ręcznik, puścił go, wziął sobie kartkę tekturową, puścił go i wyniki zaprezentował na grafie zrobionym na przykład ze sznurka, pokazującym odległość tego samochodu, jaki pokona w zależności od asfaltu. Piękny w swojej prostocie i cudowne. Ale obok był drugi chłopak, który miał zbudowany model wybuchu wulkanu. Obok był opis w cudownie brzmiących profesjonalnych nazwach oraz kodach chemicznych. Oczywiście dziecko w przedszkolu znakomicie włada łaciną i wszelkiego rodzaju innymi śmiesznymi symbolami, znaczkami, wzorami chemicznymi. Czy jak się to nazywa? No i jest pokazany ojciec, który nerwowo ciągle coś tam przy nim poprawia oraz dziecko, które stoi z boku i się uśmiecha. Kto z nich powinien dostać nagrodę? Nie wiem, czy książka jest jakaś taka super dobra, czy nie, ale po tej książce zyskałem ogromny, ogromny szacunek do naszej pani nauczycielki z drugiej klasy, która na wszystkie konkursy znajduje czas na zajęciach, aby dzieci przygotowały pracę podczas zajęć. Nie pozwala wręcz zabierać tych prac do domu i dokończyć w domu, bo ona wie doskonale, że zrobią to rodzice. Nie, że pomogą, nie, że zainspirują, tylko zrobią. Dlatego te prace może nie są najlepsze, nie są najwyższej jakości, ale mają jeden plus, zrobione są przez dziecko. I to jest cudowne. A jak Wam idzie? Dajcie znać, czy zdarza Wam się wyręczać Wasze dzieci w takich prostych czynnościach typu zadanie domowe, wykonanie pracy plastycznej, czy cokolwiek innego. No ale puszczamy. I zium! Haha, leci, uwaga!